Przez ostatnie lata oglądam swoje zdjęcia w formie cyfrowej. Ale to się zmieniło. Tak naprawdę zaczęło się zmieniać już od roku i teraz poczułem wielką ochotę, pragnienie zobaczenia swoich zdjęć, zakończonych projektów najczęściej, w formie papierowej, materialnej, abym mógł otworzyć książkę i nawet przy oknie oglądać te zdjęcia i widzieć, jak zmienia się światło, które pada na te zdjęcia, jak te zdjęcia się zmieniają, jak one pracują w zależności właśnie od światła, od kąta patrzenia na nie. Tak trochę filozoficznie, ale dosłownie tego mi brakuje. To bym chciał zobaczyć. I właśnie doświadczenie, które miałem związane z produkcją pierwszej mojej książki, Milpa, książki wydrukowanej w 1000 sztuk w offsecie, w wersji angielskiej i polskiej. Książka trochę w formie pamiętnikowej o 5 kulturach indiańskich w Meksyku i Gwatemali. To był koszt prawie 30 tysięcy złotych. Koszt, który nigdy się nie zwrócił. Mam książkę, ale to doświadczenie nauczyło mnie, że nie chcę do niego wracać. Nie chcę wchodzić do tej samej rzeki. Ja wiem, że są na to czasami pieniądze gdzieś, że możemy znaleźć na to pieniądze, ale powiem szczerze, że też nie o to chodzi. Postanowiłem stworzyć książki, które będą stworzone lekko, prosto, banalnie, bez żadnych tak naprawdę kosztów. I rok temu miałem taką przyjemność, że wydrukowałem sobie portfolio w formie 2 książek. Jedna właśnie z zdjęciami Maju w kolorze, a druga książka Milpa, czyli dosłownie ten sam projekt, co w tej książce, którą przed chwilą widzieliście, Milpa. I tutaj, co mnie zaskoczyło, to papier. Pisze się to Mohawk przez samo H. Zakochałem się w tym papierze. No jest to niesamowite. Ja mogę go dotykać, oglądać, nawet wąchać i jestem w nim zakochany. I te zdjęcia też nabrały trochę innego wymiaru, bym powiedział. I to spowodowało, że wróciłem do Artibo, bo tam drukowałem te książki. Do Artibo, gdzie jak też potem przejrzałem, jest tych książek w ofercie więcej. Poprosiłem o próbki i przeglądałem różne książki, albumy i postanowiłem poczuć, która z nich pasowałaby do mojego projektu. I to słowo poczuć jest bardzo ważne. Nie kierowałem się zyskiem, nie kierowałem się tym, że coś muszę, tylko bardziej kierowałem się tym, żeby poczuć moje zdjęcia w pewnej formie. Poczuć. Dlatego też tak długo to trwało, to ponad rok. Szukałem jakiejś, albo czekałem na jakąś sposobność, na jakąś możliwość wydrukowania moich zdjęć. Dlatego przeglądałem, oglądałem, dotykałem, wybrałem tylko ten jeden papier, ponieważ tak jak wspomniałem, zakochałem się w nim i zacząłem dobierać formaty, okładki do moich zdjęć. I tworzę teraz w Kreatorze na ich stronie 4 książki. Adam i Ewa w bardzo prostej formie. Pasterze, nad którym pracowałem kilkanaście lat i chciałbym też wydrukować te zdjęcia właśnie w formie książki. Bardzo mi na tym projekcie zależy. Ale też stworzyłem coś nowego, Behind the Mask. To jest projekt połączenia zdjęć czarno-białych z Peru, z Meksyku, Gwatemali. To jest pewna opowieść o co się kryje za maską, co się kryje za tym, kim jesteśmy, albo tak naprawdę kim my jesteśmy i za czym się kryjemy. Tak pobieżnie. I czwarty projekt to I Am The Spirit, czyli zdjęcia, które większość z nich znalazła się w filmie I Am The Spirit. Jest to też inna forma książki. To będzie jedna książka, która będzie bardziej w formie takiego albumu fotograficznego, gdzie nawet można wyciąć dane zdjęcie, będzie to zdjęcie na bardzo twardym, pięknym papierze. Będzie można go oprawić, powiesić na ścianie. Więc tutaj ta książka dla mnie ma takie dwa wymiary. Jako książka i jako miejsce, skąd możemy wyciągnąć fotografię i powiesić na ścianie. Ale właśnie. Zdjęcia już obrobiłem, sobie przygotowałem. Przeciągam je do kreatora na ich stronie. I tam będę projektował
bardzo proste książki, bo to jest dla mnie teraz bardzo ważne. Prostota, nie przekombinowanie, tylko prostota. Zdjęcie za zdjęciem. Najważniejsza jest kolejność też. Tutaj jest istotna kolejność. No i też istotna jest wielkość fotografii, proporcjonalnie do kartki. Więc to są dwie rzeczy, nad którymi bardzo świadomie się zastanawiam. Ale przechodzimy do rzeczy, czyli otwieram komputer i projektuję cztery książki. W tym dwie z nich będą w dwóch formatach. Też chcę wydrukować te książki, aby przyszły do mnie, żebym je obejrzał, te moje fotografie w tych książkach i zobaczył, czy naprawdę trafiłem z tym, co odczuwałem, bo może być tak, że jeden projekt, tak przypuśćmy Behind the Mask w dwóch wersjach, okaże się, że tylko jedna z nich będzie tą końcową, którą na przykład wystawię na stronie, na sprzedaż. W każdym razie, projektuję, to mnie nic nie kosztuje. Edytuję, projektuję, drukuję. Te koszty druku są jedynym kosztem, jaki ponoszę, dostaję do ręki. Mogę wystawić na sprzedaż, mogę dać w prezencie, mogę zostawić dla siebie. Więc tutaj, co bardzo istotne dla mnie, nie muszę martwić się budżetem kilkudziesięciu, czy kilkunastu tysięcy, czy kilku tysięcy złotych. To jest budżet czasami kilkudziesięciu złotych, tak naprawdę. I to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że ja mam ten mój projekt w formie papierowej. Skończyłem go. Mam go na półce. Idę dalej. A to, czy ja wygram w konkursie, czy ja będę miał książki w Empiku, to z mojej perspektywy teraz to nie ma znaczenia. Kiedyś na tym mi zależało. Do tego dążyłem. W tej chwili kompletnie na czymś innym się skupiam. Na całkowicie czymś innym. Do rzeczy. Przechodzę do projektowania książek, a później zobaczymy, jak te książki wyglądają.